Dobrzy ludzie dobrym ludziom robią złe rzeczy. Niezwykła rzecz. I słyszymy dzisiaj historię synów Izraela. Ludzi, którzy potem założą Izraela. I ta historia, zaraz gdzieś na swoim początku, to jest historia okropnej, naprawdę okropnej, aż trudno się tego słucha, zdrady. Z tym, że ta zdrada wcale nie jest najsilniejszą rzeczą, która jest w tej historii. Historia tych braci nie kończy się na tym, że Józef zostaje sprzedany i na resztę swojego życia obraża się, odwraca się od swoich braci i próbuje o nich zapomnieć. Ta historia kończy się tym, że to braterstwo przetrwało. Że ta relacja, którą oni mieli, ona przetrwała nawet tak okrutną zbrodnię, tak okrutną zdradę. W pewnym sensie ta historia wręcz mówi o tym, jak wielka, jak silna była ta relacja. O wielkiej miłości. Myślę, że tak samo jest z naszymi ważnymi relacjami, że wiele spośród nich wiele przecierpiało. Wiele musieliśmy razem przejść, w tym również niesprawiedliwości, zdrad, czy po prostu złośliwości, braku serdeczności. Ale możemy popatrzeć wstecz. I do tego zachęcam, żebyśmy popatrzyli dzisiaj wstecz na to wszystko, co przeszliśmy z tymi, którzy są nam bliscy. Te wszystkie takie momenty ciemności, momenty właśnie trudne, takie noce i ciche dni w tych naszych relacjach. I zobaczcie, że teraz, kiedy już to przeszliśmy, każda z tych historii jest tak naprawdę wielką pochwałą tego, że nasza relacja była w stanie to udźwignąć. Że nie rozeszliśmy się, nie pokłóciliśmy się i to nie zrywało tego, co nas łączy. Tak samo jest z tymi wszystkimi cierpieniami, zdradami, niesprawiedliwościami, które nas jeszcze czekają. To wszystko, jak potraktujemy Chrystusa, jak potraktujemy naszych bliskich, to będzie wielka niesprawiedliwość, to będzie wielka ciemność. Ale gdy na koniec objawią się wyroki Boże, gdy staniemy razem na sądzie, nagle się okaże, że to wszystko jest jedna wielka historia o miłości, która była silniejsza niż ciemność, silniejsza niż zdrada, silniejsza niż niesprawiedliwość. Jezus dzisiaj opowiada przypowieść arcykapłanom i starszym ludu. I oni pod koniec ewidentnie widzą, że chodzi o nich, że chce wytknąć ich im słabość, chce im pokazać, że nie przyjmują Słowa Bożego, które Bóg wysyła do nich przez proroków, a wreszcie przez swojego Syna. Jaka jest reakcja? Chcą go zabić. Przypomina mi to historię króla Dawida, który sam poważnie zgrzeszył i kiedy przyszedł do niego prorok Natan, opowiedział mu przypowieść i wreszcie na samym końcu zdradził mu, że ta przypowieść jest o nim samym, że opowiada mu o jego strasznym grzechu. Jaka była reakcja króla Dawida? Zamierzał zabić Natana? Ani trochę. Przyznał się do swojego grzechu i co więcej, jako efekt jego nawrócenia powstał psalm 51, chyba najpiękniejszy psalm grzesznika, najpiękniejsza modlitwa, jaką można wypowiedzieć w doświadczeniu swojej własnej słabości. I to są właśnie te dwie reakcje, kiedy możemy spotkać się z trudną prawdą o sobie. Może się w nas pojawić agresja i chęć walki, obrony przed tym, że ktoś zagraża mojemu dobremu imieniu, albo inaczej, mojemu dobremu zdaniu o sobie samym, albo mogę z pokorą powiedzieć: faktycznie, Panie, zgrzeszyłem. I to przyjęcie prawdy i otwartość na to, że mogę zmierzyć się ze swoim grzechem, owocuje nie tylko moim nawróceniem, ale to nawrócenie może stać się inspiracją, tak samo jak psalm 51, który powstał po nawróceniu Dawida, do dziś jest drogą dla wielu, wielu grzeszników.